Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Jedziemy na wykopki dzisiaj. Jadę z kolegą Piotrem. Cześć wszystkim. Piotrek jedzie w zastępstwie za Dariusza. Dariusz, no nie wiem, chyba coś mu wypadło ważniejszego. Pozdrawiamy Dariusza serdecznie. Jedziemy, jeszcze nie wiemy na którą działkę, ale okaże się na miejscu. Zobaczymy, która będzie, że tak powiem, wyorana i bardziej dostępna dla nas. Dobra, kolejne ujęcie, jak już będziemy na miejscu. No hej, jesteśmy już w Maczu, tam jest Piotrek. Jesteśmy tutaj jakieś, nie wiem, 150 metrów od granicy z Ukrainą. I gościnnie na polach jesteśmy znajomego, który prowadzi kanał taki, Lubelskie Team, o tematyce takiej rolniczej. I właśnie po jego polach sobie dzisiaj będziemy chodzić. Na które oczywiście tam, wiadomo, pozwolenie mamy od konserwatora zabytków. Dobra, jak będzie jakiś fajny sygnał, to wam włączę kamerkę. No hej. Tak, jakieś ustrojstwo znalazłem. Ciekawe. A tymczasem czubeczek taki ładny, zieloniutki wyskoczył jak fasolka. Mam coś ciekawego. No ale to tylko jakaś podkładeczka. No chyba jakąś plombę znalazłem. Tak mi się wydaje. Jest kolejny czubeczek z pocisku. Też ładny, zieloniutki. No ale coś fajnego znalazłem, patrzcie. Nie wiem co to jest. Może uchwyt jakiś do czegoś. Tu chyba gwint był. Ale mosiąc, patrzcie, jakie zieloniutki. No teraz znalazłem coś takiego. Spłonka, nie wiem, od jakiegoś pocisku. Chyba dobeltówka, ale jakiś taki wielki kaliber. No hej. Jest taka dosyć duża monetka. Widzicie, zaklejona ładnie. Zaraz ją oczyszczę. O! Zgadnijcie, kto to? Adi Wejherowo, patrz, nowotko znalazłem. Twój ulubiony. I jest kolejny czubeczek od pocisku. I jest kolejny czubeczek od pocisku. Sporo dzisiaj tego. O, kawałek takiego drucika znalazłem teraz. A teraz kuleczka ze szrapnela. No hej, teraz mam guziczek jakiś. Patrzcie. O, pęknięty, ale carski. O. Zaraz go odczyszczę. Tutaj jest pęknięty. Ale kompletny, powolutku, żeby tu nic nie uszkodzić. O. Dobra, bardziej nie będę szurował. Cyk, jeszcze go tutaj z tej strony. O, proszę bardzo. On taki tutaj pęknięty, ale jest. Dzisiaj mam gościa specjalnego na wykopkach. Pokażę wam tylko jego tajemnicze kalosze. Patrzcie. Mój kolega mezyniec odwiedził mnie. Pozdrawiam go serdecznie. Marcin, pozdrow go tutaj moich. Pozdrowionka. No, dobra, szukam dalej. I znalazłem coś ciekawego. Patrzcie. Nie mam pojęcia, co to jest. Zaraz się.
Rajd jakiś pisze. Tak, Marcin, weź zobacz. Rajd? No nie mam pojęcia. No jakieś coś, jakaś blaszka. Z jakiegoś rajdu. Wygięte jest, szkoda. Tak, rajd to był jakiś. Ciekawe, co to jest. No rajd. Dziewiąty, tak? Dobrze, tutaj dziewiątka. Co nie? Patrz. Fajne. No hej, Piotrek znalazł coś takiego. Jakaś taka blaszka, ale zdobiona. Z tyłu też jakiś symbol. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale ładne. No hej, mam jakąś monetkę taką. Jak widać. Zaraz oczyścimy ją. Czarodziejka szczoteczka. Tak, czarodziejska szczoteczka zawalona teściowej. Spod chaty w Korodle. Kurczę. Coś widać, ale w moim wieku to już są problemy ze wzrokiem. Nie wiem. O, jeszcze uciekła. Skoczna moneta. Nie wiem, stawiam na księstwo warszawskie, ale słaby stan. Może po umyciu coś będzie lepiej widać. Ale tak mi się wydaje, że to może być księstwo warszawskie. Dobra, szukam. No hej, chyba mam jakiś guziczek. Chyba guzik jakiś znalazłem, wiesz? Zaraz zobaczymy. Co to widać na nim? Albo nie widać. No, z mundurów. I z ubrań normalnych, bo są też wojskowe i cywilne, co nie? To chyba cywilny jakiś guzior. A może to nie guzik? No, chyba guzik. Tak, tutaj skórka jeszcze nawet jest. Patrzcie. Brązowa. Widzisz? Patrz. Skórka. Mhm. Ale to cywilny jest guzik. Nie ma nic na nim. No szkoda. No i patrzcie, takie ustrojstwo, jakie znalazłem. Nie wiem, co to za cholerstwo. Jakaś taka blacha. Jak ktoś wie, co to jest, napiszcie w komentarzu. Bo ja nie wiem. No hej, jest kolejna moneta. Trochę zaklejona. Może tak się uda. Nic nie widać na niej. Dopiero po umyciu będzie wiadomo, bo jest strasznie zaklejona. Ale chyba stan jest w miarę ok. Jest kolejna moneta. Zobaczymy. O kurczę. Chyba krajcar. Chyba krajcar. O, nie uciekaj. Kurczę, skoczne dzisiaj te monety jakieś. A może to nie krajcar. Chyba krajcar. No hej. Jest guziczek niemiecki. Znaleziony przez Piotra. Proszę bardzo.
No hej, kolejna rzecz. Taka śrubka z jakimś paskiem, z kawałeczkiem paska tutaj. Iść, ciągle iść w stronę słońca. Tiri ti ti, tiri tiri ni ni ni. No, pogoda się poprawiła. Padało, teraz słoneczko fajnie świeci. I machamy z Piotrem. Piotr tam jest. Zasypuje ziemię w dołeczek. I taka duża kuleczka ołowiana. No hej, jest kolejna moneta. Kopiejki. Jedna kopiejka. O, słaby stan i zaklejona. Dobra, szukam dalej. No hej, tym razem coś takiego wykopałem. Spory gabaryt. Za chwilę chyba będę kończył już. Na dzisiaj mam dosyć. Po pracy, czyli po weselu, 2 godziny tylko spałem. Jakoś obudziłem się po 7 parę minut. Więc wystarczy, 6 godzin dzisiaj, to i tak jest dobrze. No, trochę nakopaliśmy z Piotrkiem. Jakieś monetki, jakieś guziczki. Inne takie mniej i bardziej ciekawe rzeczy. I dojdę tutaj do tego słupka, który tutaj widać niedaleko. I chyba na dzisiaj będzie koniec. I będziemy zawijać się do Lublina. A za tydzień ciąg dalszy tego pola, bo patrzcie, to tylko 2 długości tylko zrobiłem do drogi, a tak. No więc sporo jeszcze zostało z tego poletka. No hej, jestem już w domu. Wyspane oczywiście w końcu. Umyłem znajdki i pokazuję wam, co wyszło wczoraj tak już w sumie z tego, co uzbieraliśmy z Piotrem wspólnie. Jak widzicie, trochę szrapneli się nakopało, czubeczki z pocisków, jakiś taki obiekcik mosiężny, proszę. Nie wiem, co to jest. Dobra. Coś takiego, jak wczoraj widzieliście. Taka duża blaszka. Kolejne cudo. Dobra, jakaś śrubka. Z kawałkiem, nie wiem, gumy jakieś. Chyba ta. To raczej współczesne. Tutaj jakieś 2 klamerki. Ta jest nawet taka zdobiona troszeczkę. Ale bardzo to taka delikatna. 1 większa klamerka. Coś takiego. Mi się wydaje, że to z jakiejś szafeczki było czy czegoś. Możliwe. Mosiężny taki uchwyt. Ale fajna sprawa. Dobra, tak. Kopiejka. Tutaj krajcar. Tutaj nic nie widać. I tutaj nie jestem pewny, ale chyba Księstwo Warszawskie. Ale też słaba monetka. Wycieruch troszeczkę i tak mi się wydaje. Dobra, co tam mamy dalej? Perelki.
nie ma co pokazywać. Oczywiście nowotko jest. Niemiecki groszek, taki guzior, ale oczywiście niekompletny. Taki cywilny jakiś guzik. Jeszcze skórka tutaj jest jakaś. Guziku. Kompletny, ale guzik z PRL-u. Kolejny carski guziczek. Proszę. Dobra. I trzy takie ciekawe rzeczy. Takie chyba najbardziej. Taka blaszka. Wydawało mi się, że zwykła taka blaszeczka. Jakaś kwadratowa, ale po umyciu, no chyba ja tylko tego nie widzę, że tutaj jest jakiś krzyżyk wybity na tym. Dam wam ostrość. No i chyba jest jakiś krzyż tutaj. I jakieś symbole wokół tego krzyża. No, coś takiego. Jakaś przypinka. 9 rajd. Gdański. I rok. 1000. Nie wiem. 977. Nie wiem. Takie coś. Ale nie kompletnie. No, łamane to jest, ale i powyginane. Ale ciekawe, co to robiło w matczu nad Bugiem. I taka rzecz, którą chyba wczoraj wam pokazywałem. Proszę bardzo. Coś takiego. Jakieś zdobienia. I z drugiej strony, patrzcie. Coś takiego. Bardzo fajna rzecz. Ale nie wiem, co to jest. Naprawdę. Może ktoś wie, to niech napisze. A jak nie, to w UKZ-cie będą się głowić. Co to mogło być? Dobra, i tyle to z tych moich poszukiwań z wczorajszej niedzieli. A, jeszcze jakieś plomby tutaj chyba. Tak, plomby jeszcze dwie. Jedną wykopał Piotr, a jedną ja. Coś tu pisze nawet na tej plombie, ale słabo widać. No za super nie było, ale troszeczkę pokopaliśmy. Niedziela spędzona efektywnie i troszeczkę się poćwiczyło w terenie. Mam nadzieję, że w kolejną niedzielę będzie troszeczkę lepiej. Ja na pewno będę mógł dłużej kopać, bo będę bardziej wypoczęty. A więc to tyle. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik. Cześć.